Piękne chwile i szczęśliwe chwile przeżyłem właśnie tu, w tym miejscu. Więc zapraszam na kolejne sezony, kolejne wyprawy poszukiwań i mam nadzieję, że będę trafiał właśnie takie strzały jak w sierpniu 2020 roku. To tyle w tym momencie. Pozdrawiam serdecznie. Życzę Wam zdrówka w tym nowym 2021 roku i do zobaczenia gdzieś w terenie. Pozdrawiam. Siemka. Kurwa. O kur... Siema, siema. Dzisiaj dla odmiany, jak widzicie, jest troszeczkę przymrozek, ale dla odmiany pole. Wiele komentarzy czytam, w których pytacie mnie, dlaczego nie latam z wykrywką po polu. Otóż odpowiedź jest prosta. Wolę lasy. Wolę lasy, tereny, że tak powiem, niezbadane. Natomiast na poletka wyskakuję rzadko. Jak już naprawdę nie mam koncepcji, gdzie jechać, wtedy wyskakuję na pole. I dziś właśnie postanowiłem, ponieważ kolega mój grzecznościowo pozwolił mi pobiegać z wykrywką u siebie na polu. Zasiew dopiero za około miesiąc, więc mam, że tak powiem, wolną rękę. Troszeczkę twardo, ale coś się zaraz przebieram. Sprawdzałem, szpadel wchodzi, więc nie będzie tragicznie. I co? Tutaj ten kawałek taki zaorany do tych wielkich tam drzew w oddali. Mogę to dzisiaj, powiedzmy, sprawdzić i zobaczymy, czy pole jest fantodajne. Mam pierwszy sygnał w tej bryłeczce. O, już widzę, że miedziucha. Miedziucha, kawał druta. Ziemia zamarznięta. Ale kolorek pokazało. Na razie miedziucha. Teoretycznie tak, jak wchodzę na takie pole, no to mniej więcej po godzinie, po kilku jakichś tam sygnałach wiem, czy jeszcze coś tu jest. To wykopałem razem z tą bryłką. Mniej więcej po godzinie wiem, co jest, powiedzmy, na poletku, czy już było robione, czy nie. Kurde, o, kapsel, polmosina jest. Powiem tak, jeżeli poletko było niechodzone, na co liczę? No na pewno liczę na to, że podniosę boratynkę. Jeśli mają być tu moniaki, to właśnie też z tego okresu 1600, powiedzmy, 60 w górę. Zdziwiłbym się, gdybym znalazł coś młodszego.
starą Polskę czy coś takiego. Ziemia zmarznięta, jak widzicie. Powierzchniowo. Ale i tak się kopie ciężkawo. A w lesie w tym momencie normalnie się kopie. Słuchajcie, ściółka. Ściółka tak fajnie trzyma ciepło, że odgarnia się liście i następny polmos. Odgarnia się liście w lesie i normalnie można kopać. Nie ma mrozu. Takiego jak na otwartej przestrzeni na polu. Idziemy dalej. Na razie polmosy. Na wierzchu coś mam. Widzicie to? Jest w tej bryłce coś, chyba że liwne. Jacie, no jak górnik. Jak górnik. No nie dziobnę tego, no. Nakrętka jakaś. Tu widzę gwint. Taka foremka. Jakaś obsadka chyba. Do świczki czy coś takiego. Do światła. No, chyba trafił mi się większy przedmiot. Wszystko. Ale to jest kawałek blaszyska, ale to jest szyld jakiś. Tu coś widać. Ty, to jest rejestracja. Kurde, te dwa pióra mnie zastanawiają. Coś tu jest. No, do rozszyfrowania. Jakaś tablica to jest. Rejestracyjna. Kurde, taka krótka. Blacha. Bardzo twarda. Oj, to może być coś ciekawego. To mnie zastanawia. Bierzemy. Trzeba odczyścić, chociaż może coś będzie widać. To jest jakaś rejestracja. Coś chyba tu widzę na wierzchu prawie. Kurde. Zmrożone, no wszystko. Z wierzchu zmrożone. I w takich bryłkach trzeba szukać monety. No tu by trzeba mieć palnik. Jazda. Albo plecak na bryłki trzeba mieć. Plecak na bryłki. Nie. Zostawiam ją i to będzie mega odcinek, bo będę sprawdzał później, jak to się roztopi.
Zostawiam ją tutaj. Będę szedł na zawrotkę, to tą bryłkę weźmiemy. Ale jaja. Oj, mrozik jest. Na pewno dzisiaj złapiemy katara. Drobina jakaś, ale... jakaś wtyczka stara. Kurde, już tak jak to zauważyłem, myślałem, że jakiś krzyżyk, odznaka, coś. Nie tym razem. Zastawa. Zastawa wyskakuje sama. Cóż tym razem, stalucha jakaś. Jakie ładne okucie mi się trafiło. Od skrzyni może. Ładne. I kolejna bryłka, w której jest sygnał, a nie chcę popuścić. Odcinek z niespodziankami dzisiaj będzie. Ładny taki mocny sygnał, ale też może być na kapslowca.